Dzień dobry. Nie. Było otwarte, więc sobie wszedłem. O, patrz u góry. Dzisiejszy odcinek to opuszczona willa. Kurczę, ile papierów. O, kołada łazienka. Kurczę, ale poniszczyli to wszystko, szyby wszędzie powybijane. O, jakie wielkie łóżko. Szafa. Architektura tego jest taka dość ciekawa. Ale tu jest gratów. Oj. Zobacz, meble. Majzerek. Tam jest łóżeczko. To idziemy na górę, nie? A nie, jeszcze tutaj sobie zerkniemy. Kurczę, ale to wszystko tak jeszcze zdrowe jest, nie? O. Jakieś 10 lat chyba. Zobacz, te cegiełki, to wszystko tak wygląda na takie w miarę świeże jeszcze. Chodź, chodź. Aha, tu był garaż. Tutaj drugi garaż. Trzeci garaż. Ale śmietnik. Ale fajne miejsce, takie duże. A, tutaj się chyba paliło.
mamy wyjścia na zewnątrz. Dobra. Kuchnia. No, tutaj kuchnia. Hu. Tutaj bar. Miał ktoś rozmach. No, po urodzinie najlepiej zrobić. Wszędzie są już lustry. Kultywacje też tu są chyba. Ale to jest ogromne, nie? A, tutaj jest basen. Aha, tu jest ten basen. No proszę. Tu jest basen. Elegancko. Ale tu musiało kiedyś być życie, nie? To na pewno były organizowane jakieś imprezy okolicznościowe. No to ławeczki na dworze są. No bo to by tak wskazywało na to, nie? Tam taka wielka sala. Kominek. Tutaj basen, bar. Sama ta kuchnia taka wielka, nie? Że tak, świadczy o tym, że było tutaj gotowane na szeroką skalę, nie? Tutaj to też wyjście na zewnątrz. No trochę inaczej to sobie wyobrażałem. Ale jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Basen. O kurczę, ja myślałem, że to jest ten sam. Że to jest po prostu przejście, a... Nie, ja ci powiem, to jest ten sam basen, ale przed chwilą byliśmy tam z drugiej strony. Bo kojarzę aha, dobra. Basenu. Tak, my się z tamtej strony wyszli. Dobra, okej. Okay. Wszystko się wyszli. No, okej. Okay. No, bywa i tak.
Ale miejsce jest mega. Uwaga. Uważaj tutaj, bo to może... Ale tu jest gorąco. Tylko wszedłem do góry i od razu takie ciepło poczułem. Łazieneczka. Ale tu się zrobiło duszno. Ogólnie małe te pokoiki takie, duży ten, duży skos jest, całe zadaszenie, no ale to też dodaje klimatu. Ciekawe, jaki byłby koszt, nie? Tak, żeby to przywrócić do takiego stanu, bo to aż tak tragicznie nie wygląda, ale... O, fajna wanna. Szkoda. Kolejne miejsce, które niszczeje. Miejsce z ogromnym potencjałem. Bardzo fajna architektura. Wiesz, willa willą, ale to tak właśnie wygląda, jakby to był coś w rodzaju pensjonatu? Jakiegoś pensjonatu, no bo tak jak mówię, na dole, wiesz, masz basen, masz bar, masz salę jakąś taką, znaczy się ta sala z tym barem, tutaj pokoje, czyli na pewno można było sobie tutaj... Tak to wygląda, że tutaj można było sobie przyjechać na dzień, dwa lub więcej. Można było sobie pokorzystać z basenu. Były tu na pewno organizowane jakieś imprezy. No to nie wygląda na typową willę, żeby ktoś tutaj, wiesz, mieszkał, nie? Bo to jest zrobione tak, aby pod kogoś, pod gości. Wiesz, tu cały czas zalewa, nie? Dobra, okej. Okay. Myślę, że pokazaliśmy wszystko. Najciekawsze. Tam została jeszcze ta dyskoteka, ale tak jak mówię, no nie wiem, czy tam warto się przedzierać.
będziemy kończyć. Jedziemy dalej w kolejne miejsce. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Cześć.